Dziś przychodzę do Was z przepisem na śmietankowy sernik z dżemem borówkowym na kukurydzianym spodzie. Spód jest wykonany z płatków kukurydzianych oraz masła. Sernik jest delikatny, kremowy i niebanalny w smaku. Zachęcam Was wcześniej do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. Na początku zacznij od przygotowania masy serowej. Sernik jest naprawdę prosty w przygotowaniu, także samo przygotowanie zajmie Ci dosłownie kilkanaście minut. Na początku do misy miksera przełóż ser. Do sera dodaj również jajka. Budynie. Cukier. Olej. Mleko. A także śmietanę. Ja tutaj użyłam śmietany, gęstej śmietany, jednak Ty możesz użyć jogurtu greckiego. Ja zwykle dodaję jogurt grecki. Gdy już dodasz wszystkie składniki z listy, którą widziałeś wcześniej, całość dokładnie wymieszaj. Potrwa to dosłownie chwilę. Teraz czas, gdy już masa będzie dokładnie wymieszana, na przygotowanie kukurydzianego spodu. Do spodu potrzebujesz tylko dwóch składników, płatków kukurydzianych i masła. Płatki kukurydziane zblenduj dokładnie do powstania piasku. Do zblendowanych płatków dodaj masło, a następnie ponownie całość zblenduj. Zblendowane masło razem z płatkami kukurydzianymi wygląda następująco. Teraz przygotuj sobie blaszkę. Blaszkę o wymiarach 24x24. Wyłóż papierem do pieczenia. A gdy wyłożysz już blaszkę papierem do pieczenia, na dno wysyp zblendowane płatki kukurydziane razem z masłem. Całość dokładnie ugnieć. Na początku dłońmi, a później za pomocą łyżki lub szpatułki. Dokładnie ugnieć spód, ponieważ nie będziesz go wcześniej piec. Na dokładnie ugnieciony spód wylej delikatnie masę serową. Pamiętaj, by na dno piekarnika włożyć blaszkę z gorącą wodą. To sprawi, że Twój sernik będzie idealnie upieczony i będzie równy. Teraz rozgrzej piekarnik, grzanie góra-dół bez termoobiegu, i wstaw ciasto do piekarnika na godzinę. Po godzinie pieczenia sernik wygląda następująco. Teraz czas na wyłożenie dżemu i przygotowanie kremu mascarpone. Na początku na ostygnięty sernik wyłóż dżem borówkowy. Możesz tutaj również użyć dżemu porzeczkowego lub dżemu żurawinowego. Całość dokładnie wygładź. A za chwilę będziemy przygotowywać krem mascarpone. Do przygotowania kremu potrzebujesz tylko i wyłącznie trzech składników. Mascarpone, śmietankę, a także cukier puder. Do misy miksera wlej śmietankę. Ubij ją na pół sztywno. Gdy śmietanka będzie już pół sztywna, dodaj cukier puder, a także mascarpone. Całość ubij na niskich obrotach, aż powstanie taki krem. Zobacz, jest naprawdę gęsty. Na rozsmarowany wcześniej dżem borówkowy wyłóż tak przygotowany krem. Całość dokładnie wyrównaj. Ja do wyrównania używam szpatułki. Ty możesz zrobić to również nożem.
I zobacz, ciasto jest idealnie wyrównane. Nie musisz się martwić, że dżem pomieszał się z kremem mascarpone. To doda naprawdę fajnego smaku. Jeżeli chcesz tego uniknąć, musisz wcześniej dżem schłodzić razem z sernikiem. Na wierzch sernika posyp płatki kukurydziane. Wierzch sernika możesz udekorować jak tylko zapragniesz. Teraz ciasto schłódź i sernik gotowy. Mam nadzieję, że przepis Ci się spodobał i zachęcę Cię do przygotowania nieoczywistego, naprawdę pysznego w smaku sernika. Smacznego!